Subskrybuj Kittens i zacznij niekończącą się zabawę. Zobaczcie! Mój człowiek kupił sobie prostownicę! Muszę ją wypróbować! Jak to wyłączyć? Na szczęście miała słabą baterię! Ale jazda, Gwen! Nie zapomnijcie, że jutro się spotykamy, więc się odpicujcie, dziewczyny! Żadna ilość emotek nie jest w stanie wyrazić, jak strasznie się cieszę, że wreszcie was poznam! Cześć! Jesteśmy uroczymi zwierzaczkami z pasją do fryzur! Przyjaźnimy się i przeżywamy przygody! Whispers, Whispers, baw się tak jak Whispers! Nikt nie zatrzyma mocy tej przyjaźni! Ten głos to sztos! I love it best! Klub VIP Pet. Jeszcze dla tamtego. Ale ekstraśny slime. O nie. Nie, 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 nie. No i co teraz? Dramat! Znowu się spóźnię. Już jestem, wujku. Dotarłam. Cześć, wujku Fabio! Sorki, potknęłam się i... Nie szkodzi. Najważniejsze, że moja ulubiona siostrzenica przyszła mi dzisiaj pomóc w salonie. Twoja jedyna siostrzenica. O, serio? I lecimy! Super skok! Jestem pierwsza. Hej, cześć Taylor. Jestem Gwen. Piękny fryz. O, dzięki. Jesteś bardzo miła. Już do was lecę. Miałam mały problem ze złapaniem Neta. Może teraz zamiast Lady Gigi będziemy ci mówić Lady Wifi. Witajcie, moje piękne. Mój człowiek spalił babeczki, ale chyba możemy je nadal zjeść. Dzięki. Bardzo dobre. Tak, to świetnie. No nareszcie! Tak strasznie chciałam was poznać w realu! Dodałam już jajko przepiórki, płyn do mycia naczyń, dwie paróweczki. Według przepisu z książki, ten szampon powinien zmyć wszystko. Wielki dramat! Dokładnie tak powiedziała. Wow! Spójrzcie na tę grzywkę. Ta pasemka. Muszę poznać jej fryzjera. No muszę. Wyszła tymi drzwiami. Co? Musi być jakieś inne wejście. Chodźcie. Czego nie ma? Jakieś naczynia? I trochę starych sprzętów fryzjerskich. Nie ma tu nic ciekawego? Taylor, nic ci nie jest? Pomylam wypas! Chodź do mnie! Juliet! Taylor! Alexia, Lady Gigi, Gwen. Hej! Cześć! Co? Ale masz stylową czapkę. Cześć, tak, jest ładna, ale ma się nijak do twojej fryzury. Dziękuję, uczesam je. To tajemnica. Wiesz, nasze włosy układa przyjaciel. Jaki? Przesympatyczny! I najlepszy, jakiego mogłyśmy mieć! Gdybyś ty tylko wiedziała, jaki on ma dryg do grzebienia! Jest niepowtarzalny! Spójrz, jak nas urządził! Was? Nas! To moje przyjaciółki! Chodź, to cię przedstawię! To jest Taylor, Juliet, Alexia, Lady Gigi i... no, jeszcze ja, czyli Gwen. Ja jestem Nila. Coś nie tak? Miałam dziś rano mały wypadek z włosami. No co ty? Mnie dzisiaj o mało nie wyprasowała szalona prostownica. Jesteś taka ładna, że nie musisz martwić się o fryzurę.
No już, pokaż, co tam masz. Stój! To jakiś koszmar. Co mam teraz zrobić? Przecież nie masz się tu czego wstydzić. Jesteś wyjątkowo miłą psiną. Twój wygląd się nie liczy. Ale myślę, że i tak wiem, jak to odratować. Czy to jest bezpieczne? Tak, całkowicie. Nie martw się tym. Nie jestem taka pewna. Ale ekstra! Czad! Wow! Macie tutaj wszystko! Stanowiska fryzjerskie, myjki fryzjerskie, poczekalnie. A to jest brokatnica! Cześć! Jestem Fabia. Coś szybko wróciłaś, Gwen. Mamy mały problem. A tym... to lepiej niech się zajmie mój wujek. Fabio! No, no. A co my tutaj mamy? Ja miałam mały wypadek z... slajmem. Nic nowego, złotko. Nie takie rzeczy się we włosach widziało. Sos spaghetti, gumę i czekoladki. Raz nawet musieliśmy rozdzielać dwa sklejone ze sobą pieski. I odeszły szczęśliwe. Każdy w swoją stronę. Zapraszam na fotel, a zobaczysz, co potrafię. Nie bój się. Fabio jest geniuszem. Spójrzcie, jak Fabio wystylizował naszą nową przyjaciółkę Nilę. Nila, wyglądasz cudownie. Witaj w naszej paczce. Ten włos to sztos. A my jesteśmy Big Bez. I love it best. To przepiękny obrazek, Aleksio. Ale nikt nie przyszedł. Już nawet Trwała jest modniejsza niż ja. Dzisiaj kończę ze sztuką. Musimy ją pocieszyć. To chyba nie najlepsza chwila na sesję fotograficzną. Zobaczycie, zamienimy tę wystawę w wielki sukces. Cześć, jesteśmy uroczymi zwierzaczkami z pasją do fryzur. Przyjaźnimy się i przeżywamy przygody. Malarka. Jestem artystyczną porażką. Spójrzmy. Ale świetnie! Moja wystawa nazbierała ponad 200 lajków na Instapsiamie. Jestem gwiazdą! Nie przesadzamy z tymi lajkami? Bez obaw. Chcemy ją tylko podnieść na duchu. Spójrz, piszę coś. Dziękuję, moi fani. Od razu widać, że macie znakomity gust. Chyba zadziałało. Na pewno ucieszy was moja nadchodząca nowa kolekcja obrazów. O nie! I co teraz zrobimy? A nic. Na pewno bardzo szybko o tym zapomni. Co za relaks! Muzyka klasyczna to masaż dla uszu. A pop masuje na całego. Zobacz, jak wyginam śmiało ciało. Odjazd, co? Chodź, Kiara, tańczymy. Tak lepiej. Zgłodniałam. Cicho, póki mam inspirację. Muszę mieć wszystko zaraz gotowe na kolejną wystawę. Łapka mi już zdrętwiała. Prawie skończyłam. Nie ruszaj się. Znów to samo. Nikt nie chce moich obrazów. To porażka. Już przenigdy nie dotknę pędzla. Co teraz? Niech pomyślę. Nie, nie, nie. Dość na dziś twoich pomysłów.
bardzo! Wow! Jaki cudowny pędzelek! O! Jest i liścik! Wyjątkowy prezent dla ciebie, pędzelek z twoim imieniem i dedykacją od nas. Od twoich przyjaciółek, żebyś nie zapomniała, że twoje obrazy wypełniają nasz świat tysiącem kolorów. O, moje kolory już nic nie są warte! O nie! O, odesłała pędzelek z powrotem! Co teraz? O? Tego nie wiem, ale śpieszmy się! Aleksja sprzedaje swoje obrazy. Wystawiła je na z apki do łapki. Sprawa jest poważna. Musimy ją powstrzymać. Chwila, wpadłam na pomysł. Zaraz odkupię wszystkie jej malunki. Oszalałaś? Ale to nie są tanie rzeczy. Zobaczmy. Cześć, Aleksja. Chciałabym kupić twoje obrazy. Spotkajmy się. A teraz chodźmy do Fabia. To nazywa się węgorz. Czadowo! W dziesiątkę! A to jest demi-plie! Na tyle to wyglądało, ale dostaniesz bonusa zachęci. Fabio, jesteśmy! Ale z tej klientki spóźnialska! No gdzie się podziewa ta psina? O! Cześć, Aleksja. Spójrz na mnie. Chodząca inspiracja. Nie! Nigdy już nic nie namaluję! Tylko popatrz na moje piękne włosy! Zostawcie mnie! Dużo piękna! Nie chcę już malować! Jeżeli kochasz sztukę, nie przestawaj malować! Nieważne, co myślą inni. To prawda! Macie rację! Ale pozbyłam się swoich przyborów! No to użyj tego najlepszego pędzelka. Od najlepszych przyjaciółek! Nie ruszajcie się! Jest śliczny! Ale z tobą ciut gorzej. Ach, bez obaw! Fabio zaraz to naprawi! Cześć, Fabio! Potrzebuję cię! O, co za katastrofa! Siadaj! Cześć! Ty pewnie jesteś Aleksja, ta artystka! Tak! A ty to kto? Mam na imię Kiara i marzy mi się kariera aktorki. To nasza psinka. Codziennie ćwiczymy na niej nowe fryzury. Ale teraz zajmiemy się tobą. I jeszcze szczypta magii. Exhibition style. Och, wyglądasz przecudnie! Wiem, co zrobić z twoimi obrazami. Wyszłyśmy świetnie! Uwielbiam go, Aleksio! Ta wystawa to będzie baja! Ludzie będą pchać się drzwiami i oknami! Rewelacja! Brakuje jednej rzeczy... Jakiej? Muzyki! Czadzior! I love it best! Pora pobić rekord! A tej co się stało? To co zwykle. Wow! Patrzcie, będą zawody skajterskie z kategorią dla psów! Muszę wziąć w nich udział! Biegnę po swoją deskę i zaczynam trenować! Ha! Houston, mamy problem. Kto to Houston? Nieważne. Cześć! Jesteśmy uroczymi zwierzaczkami z pasją do fryzur. Przyjaźnimy się i przeżywamy przygody. Wipes, Wipes, baw się tak jak Wipes. Nikt nie zatrzyma mocy tej przyjaźni. Ten głos to sztos! I love Wipes! Dziwne, Taylor!
online. Coś tak czuję, że szybko jej nie zobaczymy. Czemu? Bo skupia się na trenowaniu do zawodów. Podobno rekord świata to 3,5 salta, tak? Tak, a ona chce zrobić aż 4. To niewykonalne. To jej marzenie. Nie? Naprawdę mocno się stara, więc musimy ją wspierać. Tak, przecież właśnie od tego są przyjaciele. Łaf, łaf. Od tych fikołków jej włosy wyglądają jak makaron. Cześć, Kiara! Taylor nadal bez przerwy trenuje. Naprawdę jej na tym zależy. Mówiłem już, że nie to zamawiałem. Ten lakier jest do sierści sportowców, których nie obsługuje. Wujku, nie odsyłaj go. Będzie idealny na włosy Taylor. Może go używać, gdy jeździ na deskorolce. Ups, chwileczkę. Mówisz, że mam go zatrzymać? Jasne, wujku, warto spróbować. Raz. Wow, tej fryzurze nawet tornado nie straszne. Grzywka mi wpada w oczy. Cześć, tu Gwen. Robimy sobie odprężanką u mnie w domu. Chcesz pan? Przepraszam was, ale nie mam nastroju. Ale co się stało? Chodzi o te twoje zawody? Muszę jeszcze potrenować. Zniszczyłam włosy, a przez grzywkę zupełnie nic nie widzę. Jeśli teraz odpuszczę, nie będę w stanie wygrać zawodów. Chcę być sama. Biedna Taylor. Czy możemy coś zrobić? Musimy zadzwonić do Fabi i Fabia, żeby odratowali jej włosy. Nie może tak wystartować. Salon fryzjerski F&F. Kiara, potrzebujemy zaraz nagłej wizyty. Dla Taylor to kwestia życia i sierści. Fabio! Trenuję bez przerwy. Chcę wykonać poczwórne salto i wygrać zawody. Ale przez tę grzywkę nic nie widzę i przegram. Możemy użyć nowego super lakieru. Później. Wpierw uporajmy się z tym sianem. I pora na super lakier. Skater style! O, a zaraz zaczynają się zawody. Masz szczęście, że przyjaciółki do nas zadzwoniły. Coś nie tak, Taylor? Nie podoba ci się? Nie, nie o to chodzi. Tęsknię za dziewczynami. Zostawiłam je, by więcej trenować. Życie sportowca jest strasznie samotne. Musimy coś zrobić. Psiaki, naprawiliśmy włosy Taylor. Teraz wasza kolej, by iść ją dopingować na zawodach. No wreszcie Fabia ma rację. Dalej, VIP Pets. Wreszcie? Boż ty! Panie i panowie, a w kategorii dla psów prosto z Glam City mamy... Taylor! O nie! Gdzie moje przyjaciółki? Dobra, już starczy zdjęć. O? Przypominam, używanie lamp błyskowych jest zabronione. Z woli publiczności damy Taylor drugą szansę. Taylor! Tak się cieszę, że przyszliście, ale mi to zbrakowało. Bardzo ciężko trenowałaś, Taylor. To twoja chwila. Wow!
sędziowie jednogłośnie uznali, że pierwsze miejsce zajęła jedyna psina, która wykonała poczwórne salto. Taylor! No, mało brakowało i twoja lampa błyskowa by wszystko popsuła, Lady Gigi. Najważniejsze, że ciężka praca i treningi naszej kochanej Taylor się opłaciły. Nie. Najważniejsze to, że dotarło do mnie, że bez przyjaciół by mi się to nie udało. Cóż, ten puchar to też niezłe cacuszko. Posmakujmy tych ciasteczek. Degustacja! Wow! Pyszne! Wybaczcie mi, muszę skoczyć do wygódki! Dziękuję za wsparcie! Już przenigdy nie przełożę zawodów ponad naszą przyjaźń! O! Wow! Patrzcie! Zawody surferskie! O! Jest kategoria dla psów! Muszę wziąć w nim udział! Do zobaczenia! To czy tylko ja mam déjà vu? Co? Nieważne. Cześć wam! Już prawie skończyłam prezent dla Juliet. Zaraz wam pokażę. Niczego nie widzimy, Aleksio. Podoba się? Ma tytuł Urodzinowa noc w Glam City. Co myślicie? Jest piękny! Ja też już mam dla Juliet prezent. Napisałam piosenkę. Tylko utknęłam na jednym wersie. Co się rymuje ze słowem maneki? Ja przygotowałam odprężającą sesję jogi dla jubilatki. Słuchajcie, kochane, mamy plażową imprezę urodzinową za godzinę. Rozesłałam zaproszenia i mamy już 40 potwierdzeń. Cześć! Jesteśmy uroczymi zwierzaczkami z pasją do fryzur. Przyjaźnimy się i przeżywamy przygody. Witpress, witpress, baw się tak jak witpress. Nikt nie zatrzyma mocy tej przyjaźni. Ten głos to sztos! I love witpress! Jaka Muriel? Piekarnia wysłała mi zły tort! To okropne! Jak ruszasz głową i nie mrugasz, to prawie nie da się zauważyć. Tylko kręci się w głowie. Nie mogę świętować swoich urodzin, jedząc cudzy tort! Raz poznałam psinę, której się to przytrafiło. Też dostała zły tort. Następnego dnia poszła do fryzjera i niechcący zrobili jej trwałą ondulację i musiała tak chodzić przez 3 miesiące. To jest klątwa pomylonego tortu! Twój tort pewnie jest w piekarni. Wejdziemy przez psie drzwiczki i sprawdzimy wszystkie torty, niezauważone. Chodźmy! Tak! Właśnie! To przełożymy tutaj, to wciśniemy tam, przekręcimy i... Powinniśmy wezwać fachowca. Kochana, nie po... Trzeba! Ja jestem fachowcem! No, od włosów, ale może... Gotów! Wypróbujmy ją! Kiara, chcesz? A może najpierw zrobimy test nie na głowie? Tak, to jest świetny pomysł. Ten ręcznik wciąż w pełni nie wysechł po kąpieli Kiary. Już! Wysuszony w 3 sekundy. Mówiłem, że jestem geniuszem, tak? Kto by pomyślał, że wydali już wszystkie torty? Nigdy nie znajdziemy mojego na czas! Żegnajcie, lśniące loki! Witaj, ondulacjo! No już, nie możemy się poddawać. Jakoś musimy znaleźć tort przed przyjęciem. Mamy jeszcze czas. To się skończy katastrofą. Co ty, damy radę. No bo niby ile osób może mieć dzisiaj wyprawiane urodziny w Glam City? Nie, za dużo? Musimy się rozdzielić i wszędzie sprawdzić. Na bank go znajdziemy. Albo nie jesteśmy VIP pet. Do dzieła! Lećmy po ten tort! Tylko na
jednej ulicy naliczyłam 30 urodzin. Złożyłam życzenia Biuriel, Giuriel i Giuriel. Nie martw się tym, Juliet. Na pewno coś wymyślimy. Chyba wpadłam na pomysł, co z tym zrobić. Wysyłam wam współrzędne. Tak! Oto mój plan. Skoro nie znalazłyśmy twojego tortu, naprawimy ten, co mamy. Wow, ale świetny pomysł! Mam wszystko, czego nam potrzeba. Muszę to naprawić, nim wróci wujek. Rewelacja! O, już tu jest! Nazwałem tę technikę Fabio, styczna myjka. Wujku, masz mokre włosy. O! Naprawię to tą maszynką. Wujku, może lepiej... Samodzielnie naprawiłem tę maszynę i sam ją wypróbuję. Mały podmuch dla głowy, lecz wielki huragan dla salonu. Zadziałaj, zadziałaj. Więc? Świetnie, zadziałało. To oczywiste. Teraz zajmę się usterkami kanalizacyjnymi. Jestem mistrzem, mistrzem! Mało brakowało. I gotowe! Jest zjadliwie. O nie, przyjęcie zaraz się zacznie. Nie możemy pokazać się umazane lukrem. Szybko! Wpadniemy do salonu Fabia, aha, a tort wyślemy priorytetem przez kuriera. Jest! Tak! Wszaki VIP-pec się nie poddają! No już, Juliet, wskakuj! Wiecie, bardzo wam za to dziękuję, ale Fabio nie zdąży nas wszystkich uczesać. My się tylko myjemy, Juliet. Dziś masz urodziny i dlatego skupimy się na tobie. Ale... Tak, 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 wszystkie się kochamy i rządzimy na dzielnie. Nie ma czasu, wskakujemy! Wow! Wow! Potrzebujecie! No widzę! Birthday style! O, przepiękna stylówka! A teraz tort! Popsuł się w transporcie. Spójrzcie na tort i na swoje miny. Ale czemu się śmiejesz? To tragedia. Masz popsute urodziny. Co? To były moje najlepsze urodziny. Cały dzień spędziłam z przyjaciółkami. Chodźcie, dziewczyny, pobawimy się. Prawie zapomniałam. Mam dla ciebie obrazek. O, a ja mam dla ciebie specjalną lekcję jogi. A ja napisałam piosenkę. Ogromnie wam dziękuję. Tylko już żadnych tortów. I love it best! No witaj, Dzionku. Zapowiadasz się wspaniale. Hej, VIP-pec. Dzień dobry. Gotowe na muzyczny festiwal? Na tańce! Tirlirity! Cześć! Jesteśmy uroczymi zwierzaczkami z pasją do fryzur. Przyjaźnimy się i przeżywamy przygody. VIP-pec, VIP-pec, baw się tak jak VIP-pec. Nikt nie zatrzyma mocy tej przyjaźni. Ten głos to sztos! I love VIP-pec! DJ Gwen. Widzicie? Zakreśliłam wszystkie kapele, które chcę zobaczyć na festiwalu. Zaczynając od tej. Psia farma. Ha, wolałabym coś weselszego. O? Słyszałaś o Mokio? Marzy mi się coś, do czego można tańczyć. Diddly, diddly, diddly. DJ Tan jest najlepsza. Bardzo modna. To są same sławy. Udowodnimy ci, że teraz najmodniejszy jest trap. Nieważne. Muszę zobaczyć DJ Tan. Wybierasz się na festiwal? Niezbyt przepadam za tłumem. Ja kocham festiwale. Gdy byłem młody, cóż, młodszy, chodziłem na każdy festiwal. To musiało być dawno, dawno temu. A do tego w odległej galaktyce.
Kiedyś byłem fryzjerem największych artystów świata. Serio? No tak, to właśnie ja wymyśliłem tapir. Swego czasu był wszędzie. Tak, jasne. Pewnie wynalazłeś też prostownicę. Tak jest, a teraz kupisz ją w każdym sklepie. Jakie sławy czesałeś? Lepiej spytaj, jakich nie czesałem. Kiedyś pokażę ci zdjęcia. Muzyka trap może sobie tam być modna, ale ja za nią nie przepadam. Najważniejsze, że będziemy razem, nie? W końcu jesteśmy VIP Pets. Bez dramatów. A na finał wieczoru DJ Tam! O, tak! Niczego nie widzę. Za dużo tu ludzi. Ja coś tam widzę, głównie ludzkie nogi. Powinnyśmy pójść pod scenę trapu. Może i nic nie widać, ale da się potańczyć. A może tak pójdziemy coś zjeść? Zaklepmy sobie miejsce na następny koncert. Nie, mamy jeszcze sporo czasu i chcę coś zjeść, żeby nabrać sił na tańce. A ja chcę wrzucić zdjęcie obiadu do internetu. Na tych zdjęciach widać same nogi, Taylor. Znowu nie będziemy niczego widzieć. Wiesz, nie będziemy niczego widzieć, jak po kilku tańcach zemdlejemy z głodu. Przestańcie, wasze płótnie mnie stresują. Weźmy głęboki oddech. Denerwujemy się i to w niczym nam tu nie pomoże. Koniec! Muszę coś zjeść! No dobrze. Skoro już się najadłyśmy i napiłyśmy ze źródełek, czy możemy wrócić na koncert? Wolę iść na zakupy. O? Albo do Fabia. Może pójdziemy do Fabia? To możemy zrobić później. A festiwal jest tylko dzisiaj. Serce może by chciało, ale łapki mówią nie. Proponuję wypad do Central Pet. Tak. Albo chodźmy do kina. No nie. I wtedy mówię, dajesz czadu, ale nie miałem pojęcia, jak to trafi do ludzi. Mówili o tym przez lata. I to ona pierwsza miała natapirowane włosy? Dokładnie. I to ty na to wpadłeś, tak? Aha. Cudownie! Bliska, opowiedz mi coś jeszcze! Kojarzysz irokezy pankowców? Teraz powie, że to on je wymyślił. To ja je wymyśliłem. Parę lat temu odwiedziłem Londyn i tam... Niczego nie zobaczyłam. Za dużo tam ludzi. Oj, przez te koncerty moje włosy wyglądają jak siano. Fabio, pomocy! Zapraszam. Pora na fryzurkę. Skąd ta smutna mina? Widziałaś już swoją DJ-kę? Nie miałam okazji. Gra na zamknięcie. Festiwal to porażka. Nie mam nastroju na koncertowanie. Muszę coś poradzić, ale co? Już wiem! Uczeszę cię koncertowo! Ta stylówka jest na specjalne okazje. Powiedzmy, że to taka fryzura, która spełnia marzenia piesków. F&F, w pełni ekologiczna, ekskluzywna, sekretna receptura. Serio? Powiem tylko tyle, że to właśnie dzięki niej DJ Tan nadal spełnia się muzycznie. To nie do wiary! No właśnie. DJ Tan? Dokładnie. Wujku, wiesz, że cię kocham, ale nikt nie wierzy w twoje bajki. Co nam szkodzi? Concert style. Coś czuję, że wyszło mi to lepiej niż kiedykolwiek. Wow, kocham ten film. Był rewelacyjny. Widzicie to? Super. Pięknie. Rety, wyglądasz świetnie. No chodźcie, wracajmy na koncert. Ale tam jest za dużo ludzi. Wszystko nam zasłonią. Bez obaw. Będzie dobrze. Chodźcie za mną. Wygląda jak DJ Tom. Ma takie same włosy. Pogwiazda. Chodźcie, wszyscy robią nam przejście. Dostaniemy miejsca w pierwszym rzędzie.
Po co on wymyśla te bajki? I gdzie jest ta prostownica? O! Wow! To wszystko była prawda! Ale szok! Cóż, nie całkiem wszystko. Sukces DJ Tan wcale nie leży po mojej stronie. Ale jak to? Bo to jej zasługa. Ode mnie dostała tylko pewność siebie. Tak jak Gwen. O! Pierwszy rząd! Ale czas! Ten włos to sztos! A my jesteśmy VIP-Fest! I love VIP-Fest! Gdzie jest Aleksja? Pchli targ jest już otwarte od godziny. A co jak ktoś kupi przed nami tamtą obruszkę, którą widziałyśmy? Cześć! Skąd ten pośpiech? Ten pchli targ to i tak żenada. No a ja znam kogoś, kto pracuje na o wiele lepszym. O, skąd u ciebie tyle jadu? Cóż, po prostu nie chce mi się już iść. Mogłaś nam powiedzieć, czekałyśmy tu przez pół godziny. Nie róbcie dramy, a teraz wybaczcie. A teraz idziesz sobie do salonu? Miałyśmy przecież iść na pchli targ. Co jej się stało? Cześć! Jesteśmy uroczymi zwierzaczkami z pasją do fryzur. Przyjaźnimy się i przeżywamy przygody. VIP-Fest, VIP-Fest, baw się tak jak VIP-Fest. Nikt nie zatrzyma mocy tej przyjaźni. Ten głos to sztos! I love VIP-Fest! Koniec marudzenia! Kiedy będzie moja kolej? Cierpliwości! Zdążymy obsłużyć każdą z was! Serio? Bo w tym tempie wątpię. Dlaczego tak mówisz? Bo się strasznie ślamazarzysz. Cóż, nawet jeśli to prawda, to nie musisz być aż tak opryskliwa. Nie będę opryskliwa, jeśli będziecie pracować sprawniej. Wybacz, Aleksio, ale zmuszasz mnie do użycia swojej super odżywki na wredne odzywki. O, co to za paskudztwo? Cuchnie gorzej niż... Co to było? Odżywka! Od teraz, gdy znowu będziesz nieuprzejmą marudą, zagłuszy cię brzęczyk. Tak nie można! Aleksja, weź przestań! Wiecie co? Może ja jestem marudą, ale wy jesteście bandą sadystów! To czaderska obruszka. Tak, szkoda, że mieli tylko jedną. Ale miałyśmy się nią dzielić, prawda? No właśnie. Powinnyśmy losować. Niech ktoś inny ją ubierze. Nie przeszkadza mi to. Mogę być ostatnia. Subcio, to teraz Gwen, zdejmij ją, żebyśmy mogły wylosować. Ha? Gdzie ją wcięło? Nic się nie stało. Pewnie przyniesie ją na losowanie jutro. Następnego ranka. Juhu! Cześć wszystkim. Gotowe na losowanie? Kto dzisiaj dostanie obruszkę? Zaczekajcie. Ja chciałam właśnie z wami o niej porozmawiać. Postanowiłam ją zatrzymać. Co? Jest mi bardziej potrzebna niż wam. Na moje koncerty. Pasuje mi wprost idealnie. Znajdziemy inną do dzielenia. To niesprawiedliwe. Wspólnie kupiłyśmy tę obruszkę. Jeny, ale samolubna małpa. Żuliet, no wiesz... Gwen, podaj mi proszę tę obrożę. Będę wam ją przydzielał po kolei. I jak znowu będziecie tak nieuprzejme, to każdą potraktuję moją super odżywką przeciw odzywkom. Proszę, tylko nie ta odżywka! O nie, 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 tylko nie te piski! Dobrze się wczoraj bawiłyście? Nie powiedziałabym. Poszłyśmy na pchli targ, ale została tylko jedna obruszka. I wywiązała się drama. Cóż, u mnie też nie jest różowo. Za każdym razem, gdy tylko marudzę, odzywa się to brzęczenie. Błagam, pomóżcie, to jakaś katorga. Dziewczyny, chyba wiem, jak możemy pomóc Aleksji. Chodźmy na plażę, zaraz wam wytłumaczę. Dziewczyny? Fabio? Fabio? Chyba nikogo tutaj nie ma. Obruszka! Super! Dobrze, słuchajcie uważnie, bo nie będę powtarzać. Musimy pomóc Aleksji zmienić swoje nastawienie. Tak, przez stres końcówki mi się już nie rozdwajają, a rozstrajają. Myślę, że powinnyśmy pomóc jej znajdować pozytywy nawet w najbardziej irytujących sytuacjach. Dobra, mózgownice w ruch. Pomyślmy, może kiedy... Ktoś się dla niej strasznie ślamazarzy, niech pomyśli o tym, że...
się bardziej stara. Właśnie o to mi chodziło. Co jeszcze? Tak, złość piękności. Super. Zadzwońmy do Aleksji. No cześć, Aleksja. Wysyłamy ci rzeczy, o których możesz myśleć, gdy zaczynasz się denerwować. Lecą w wiadomości. Powoli, ale starannie. Złość piękności szkodzi? I o to chodzi. A moje włosy przestały na mnie krzyczeć. Dziękuję. No, problem Aleksji rozwiązany. No to kto dzisiaj weźmie obruszkę? Co się stało? Obroża zaginęła. Ktoś ją zabrał i musiał użyć tajnego przejścia. Mam tylko jedną podejrzaną. Aleksja zabrała obrożę po tym, jak jej pomogłyśmy? Jak co zrobiłyście? Ależ nic! Zupełnie! Dlaczego jest aż taka nieprzyjemna? Czemu zmieniła się na gorsze? A to co? Cześć wam! Podobają się wam obruszki? Pamiętacie, jak mówiłam, że znam kogoś, kto pracuje na pchlim targu? Więc dałam mu obrożę i zrobił każdej z nas taką samą, tylko w naszych ulubionych kolorach. Teraz nie musimy się już kłócić. I jeśli tylko pozwolicie, muszę jeszcze coś załatwić. Creative style! Jest cudna! Żegnamy odżywkę! Czy mogę ci zaufać? I nie będziesz już taka nieuprzejma? Tak, możesz. Od tego brzęczenia aż mi ciepło na duszy. A niedzielenie się obrożą było zupełnie nieuprzejme. O nie, to brzęczyk! Jesteś pewna, że to nie podpada pod narzekanie na siebie? Nie, to tylko przyznanie się do błędu. Ale was nabrałam. I love it best! Dzień doberek, świecie. Nadeszła już pora na poranną sesję jogi. Namaste. Oj! Jak mam poprowadzić zajęcia tak rozczochrana? Musisz mnie uczesać. Ślicznie proszę. O, cześć, moja kochana psinko. Nawet nie zwróciła na to uwagi. O, Nila, później się pobawimy. Muszę iść. Proszę, masz smakołyk. Do zobaczenia. Cześć, Nila. Co u ciebie? Wiesz, siano. Widzę. Wyglądasz, jakbyś miała ptasie gniazdo na głowie. Mój człowiek mnie nie czesze. Musisz ją trochę przycisnąć. Co? No wiesz, nalegać. Wreszcie w domu. Dobranoc, Nila. Ja idę spać. Cóż, z takimi kołtunami nie będę mogła poprowadzić jutro zajęć jogi. Dziewczyny, mam spory kłopot. Tak, to niestety widać. Zaradzimy temu jutro. Wyślę ci playlistę relaksacyjnych utworów. Dzięki. Spotkajmy się jutro na promenadzie. Cześć! Jesteśmy uroczymi zwierzaczkami z pasją do fryzur. Przyjaźnimy się i przeżywamy przygody. Big Bad, staw się tak jak Big Bad. Nikt nie zatrzyma mocy tej przyjaźni. Ten głos to sztos! I love Big Bad! Dzień kołtuna. To jakieś szaleństwo. Jak ja mam niby w tym bałaganie znaleźć suszarkę, której potrzebuje wujek? Ale przynajmniej wiem, czemu sam jej nie szuka. Nie do wiary. Cześć, panienki. Jak wam idzie? Nie ma mowy, że w tej plątaninie znajdę tę czerwoną suszarkę. Bez obaw. I tak już była stara. Miała już ze 2 lata. Zaraz zamówię nową, a ty możesz wyrzucić to wszystko do śmieci.
Mam to wyrzucić? Pomożesz mi to uporządkować? Kiara? Dobra, zaczniemy od tego kabla. Na pewno nie jest aż tak źle. Dokładnie, wystarczy odrobina odżywki. Dobrze, tylko nie śmiejcie się. Przestańcie, wszyscy będą się na mnie gapić. Oj, Nila, ale kto ci to zrobił? Mogę dotknąć? Dotknąć? Oszalałaś? Aj, co? Nie, no weźcie, ja... przestańcie, obiecałyście mi pomóc, a nie się tak nabijać. Sorki, Nila, pomożemy, spokojna twoja rozczochrana. Skoro nie chcecie mi pomóc, to idę do domu. Czekaj, nie idź! Nie martw się! Wszystko da się rozczesać z moją naturalną odżywką z awokado! Jesteś tego pewna? I to jak? Nie tylko rozczesałem te kołtony, ale twoje włosy zabiorą przy tym blasku! Ha? Mówi, że nie tylko rozczesamy te kołtony, ale twoje włosy nabiorą przy tym blasku! Ha, gotowa! Musisz ją podtrzymać pół godziny! Co? Nie musisz dziękować! Dłużej już tego nie zniosę! To wcale nie działa! Zdejmijcie mi to z głowy! Tak jakby to obrzydliwe! Utknęłam! Utknęłam! Ja... Oh, było blisko! Myślicie, że z ogoloną głową będzie mi ładnie? Musi dać się coś zrobić! Tak, już wiem! Nic nie oprze się moim grabkom! Powoli, lekko, lekko! Aucz, 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 aucz! Najważniejsze jest pełne skupienie, czyli nie tracić cierpliwości i nie rozpraszać się. I już prawie skończyłam. Nareszcie! Nowa suszarka, którą zamówiłem! Ma ciąg niczym odrzutowiec! Ale dmucha! I już! Mam to! O, patrzcie! Znalazłem swoją czerwoną suszarkę! Chyba niepotrzebnie kupowałem nową. Wracamy do odplątywania. Zobacz, Nila! Skopiowałyśmy twoje loki! Pominęłyśmy awokado! I cytrynkę! Chodź, musimy jak najszybciej naprawić z nimi te stylówki. Dziewczyny, jesteście cudownymi fankami, ale nie róbcie sobie tego. To była wielka fryzjerska katastrofa. Myślałyśmy, że to nowa stylówka! Wyglądasz cudownie! Ładnemu to we wszystkim ładnie, ale ona ma rację. Oj, Luna, czeka nas ostre rozczesywanie po powrocie do domu. No, to koniec. Żegnajcie piękne włosy po tylu latach. Będę za wami tęsknić. Na pewno nie chcesz poczekać, aż odżywka się wchłonie? Nie, Juliet. Nie martw się. Na pewno szukają łysej instruktorki jogi w kołdunach. Poddaję się. Zaczekaj! Może Fabio coś poradzi? Pamiętam, że kupił nowy szampon na rozczesywanie. No chodź, Nila! On na pewno coś wymyśli. O, mamciu! Jaka katastrofa! Musimy rozczesać tę szopę. A ty czym się zajmujesz? Rozplątywaniem tych kabli. Pomożecie? Pomożemy! Zrobimy ci stylówkę idealną do medytacji. Zacznijmy od naturalnej odżywki. Tak pozbędziemy się kołtunów. Wszystko certyfikowane. Yoga style! Pięknie! To już koniec z kołtunami! Nila! Wyglądasz tak przepięknie! Przepraszam was za to, że straciłam cierpliwość. Wiem, że chciałyście mi pomóc. A skoro to fryzura do ćwiczenia psiej jogi, zrobię wam teraz zajęcia na odprężenie. Ale świetny pomysł! Tak! Juhu! I love it best! Dobry wieczór, moi fani! Jedno z najfajniejszych świąt jest już tuż za naszym rogiem!
Halloween! Noc, w którą duchy zstępują na ziemię. No i to genialna okazja na spędzenie czasu z naszymi psiapsiłami. No i jeszcze objedzenie się słodyczami. Bawcie się dobrze! Pa i łowi! Cześć! Jesteśmy uroczymi zwierzaczkami z pasją do fryzur. Przyjaźnimy się i przeżywamy przygody. Witbez, zaw się tak jak Witbez. Nikt nie zatrzyma mocy tej przyjaźni. Ten głos to sztos! I love Witbez! Halloweenowe strachy! Coś mi się zdaje, że tym skrótem szybciej dojdę do galerii. O? No już, Lady Gigi, to tylko mroczna, straszna uliczka. Nie istnieją. Musi dać się to wytłumaczyć. No po prostu musi. Co za koszmar. Ten potwór był okropny, aż mi włosy dęba stanęły. Dobrze, że to był tylko zły sen. Pora przywitać się z obserwującymi. Czyli to nie był wcale sen? No i co ja mam teraz z tym zrobić? Halloween! Moje ulubione święto! Dynie, cuksy i horrory! W tym roku planuję dostać nagrodę za najlepsze dekoracje w Central Pet. Te dynie zmienią salon w najprawdziwszy dom strachu. To pójdę po resztę, durnostojek. Ha? Te dynie są już przejrzałe. Zaraz zgniją. Wpadłam na pomysł. Cześć, Juliet! Możesz mi coś poradzić? Wiesz, co mogę zrobić ze stertą zbyt dojrzałych dyń? Dżem! Na całą zimę! Doskonały pomysł, Juliet! Zajrzyj później do salonu, a dostaniesz słoik! Dziękuję! Do zobaczenia! Nawet jeśli to był potwór... Na pewno był! No spójrz na mnie! To i tak możesz iść na zakupy, bo potwory nie pokazują się za dnia. A co jak ten? Tak! Jeśli się pojawi, to wiesz... Masz przyjaciółki, które obgryzą mu łydki. Co ja bym bez was zrobiła? Spójrz, co znalazłam, Lady Gigi. W tej chustce będzie ci do pyszczka. Wygląda wspaniale! Dzięki, ale do was się nawet nie umywam. Ale to tylko dlatego, że nie zdążyłaś zrobić sobie makijażu. Chodźmy zapolować na potwora! Dalej, dziewczyny! Tak, jasne. Idziemy. Dobra, to teraz najważniejsza część. Moje dyniuśki! Zobacz, wujku, zrobiłam pyszny dżem z twoich dyń, żeby nam się nie zepsuły. Że jak? Kupiłem je do dekoracji! To katastrofa! A to były ostatnie, jakie mieli! Auć! Mój paluch! Chciałam tylko trochę pomóc. Tędy, za mną, dziewczyny! Stał na tym pudełku, stał na tym pudełku! Dobrze, Lady Gigi. Wdech i wydech. Patrz, to Lady Gigi. Przywitajmy się z nią. O nie, moje fanki nie mogą mnie tak zobaczyć. Uwielbiamy cię. Tak. Czemu uciekła? Nie martw się, wiem, co zrobimy. Pójdziesz z nami zjeść trochę dżemu. Dżemu? Ale jak to ma niby pomóc z moimi włosami? O, czekajcie! Fabio? Fabio! Zasmuciło go, że zrobiłam z nich dżem, bo kupił je dla dekoracji. Nie wiem, co robić. Chyba mam pomysł! Oj, mój pomysł z dyniami to katastrofa! Katastrofa! Cześć, Fabio! Ha!
fryzurka nie dopisuje. Cóż, tej katastrofie umiem zaradzić. I jeszcze odrobina magii. Shopping style! Doskonała stylówka na halloweenowe zakupy. O, Halloween! A ja nie mam dniusiek! Wiesz, mam dla ciebie niespodziankę. Upiekłyśmy pyszne ciasteczka z dyniowym dżemem. Wow! Te są nie tylko ozdobą, ale też super jedzeniem. Na bank zrobią furorę! Gdy Fabio zrobił mi fryzurę, uznałam, że po zakupach rozwiążemy potworną zagadkę. Tak! Ten makijaż dodaje ci sporo, animuszu. Wuf, wuf. Uwielbiam wieczorne shoppingi z psiapsiłami. A jeśli potwór istnieje, to my go przestraszymy. Dobry wieczór, moi fani. Już do was wróciłam i lecę na zakupy. Dzisiaj żaden potwór mnie... Nie. Nie jedz mnie! Zatrujesz się brokatem! Lady Gigi, to tylko dmuchany ludek reklamujący galerię. Widzicie, kochani? Potwory nie istnieją. I love it best! Chcę się rozłączać. Niedługo się zobaczymy. Serio? Odwiedzasz Glam City? Tak, przyjechałem wczoraj. Stęskniłam się za tobą, przyjacielu. Może pójdziemy obejrzeć film, jak zawsze. Ty przynieś picie, a ja wezmę popcorn i cuksy. I ciastka. Może nie przesadzajmy, jak to mamy w zwyczaju. Chciałbyś? Dajesz, Taylor. Wow, ale ekstra. Nagram w zwolnionym tempie. Hej, spójrzcie, kto idzie. Wyglądasz na wesołą. Dostałaś nowy szampon do włosów? Lepiej. Mój super przyjaciel przyjechał na parę dni mnie odwiedzić. A, świetnie. Możemy go poznać? Sorka, nie dzisiaj. Muszę zrobić zakupy na później. Idziemy do kina. Możemy dołączyć? Spójrzmy. Juliet? Deserowe psie chrupki, kurczaczkowe, to możemy? Pyszne ciasteczka. Tak, tego dwie paczki. Juliet jest w trybie zakupowym. I popcorn. Ha, to najważniejsze. Cześć, jesteśmy uroczymi zwierzaczkami z pasją do fryzur. Przyjaźnimy się i przeżywamy przygody. Big Bad, Big Bad, staw się tak jak Big Bad. Nikt nie zatrzyma mocy tej przyjaźni. Słodka fryzurka. Mama mia! Pełno tu rupieci. Czemu twój wujek tego nie wyrzuci? Sama nie wiem, ale powiem ci, że dzisiaj jestem mu za to naprawdę wdzięczna. Tylko spójrz. Wynajdę coś super genialnego na lekcję techniki. Chcesz mi pomóc? Jasne! Tylko nie zapomnijcie po sobie posprzątać. Chyba mnie ciutek poniosło. A to co? Popcorn? Cukierki? Kurier musiał się pomylić. Niczego nie jedz, Juliet, dobra? Zaraz wracam. Muszę się pośpieszyć, zanim mój człowiek wróci. W tym tempie to nigdy nie zdążę. To w drogę! O nie! Nie mogę się tak pokazać! 403, 404, 405, 406. Zaraz pobijesz rekord. Przyjaciel Juliet pewnie tak nie umie. Pomóżcie, błagam. Nie, brakowało mi tylko jednego. Co się stało, Juliet? Nie dam rady ich zdjąć. A twój super przyjaciel ci nie pomoże? Hej, dlaczego się gniewacie? Bo nie zaprosiłaś nas do kina, by poznać tego przyjaciela. Chciałam, żebyśmy byli sami, bo mamy czas dla siebie tylko dziś po południu. Rozumiemy, ale chciałyśmy chociaż powiedzieć cześć. Dobrze, powiecie, ale najpierw moje włosy. Okej, umowa stoi. Ać! Ostrożnie, te różowe kryją się najbardziej. Sorka! Tego nie da się zdjąć. Hej! Padłam na pomysł.
To tutaj, a to tam. No dobra, Kiara, gotowe. Równowaga i idealna harmonia barw. DJ Tan na bank spodoba się ten kolor. A teraz wypróbujemy moją super ekstraszną lokówę. O! Wybacz, wujku, za dużo mocy, prawda? Nic nie szkodzi. Na szczęście mam refleks tygrysa. Kiara! W sumie to ładnie ci w tym kolorze. A co jak nie będą w stanie go usunąć? Na pewno im się uda. Weź głęboki oddech i skup się na pozytywach. Fabia i Fabio zawsze coś mądrego poradzą. Uwinął się z tym lizakiem w trymiga. To niemożliwe. Spróbowałem już wszystkiego. To teraz ja. Wprowadziłam poprawki i na pełnej mocy na pewno się rozpuści. Wiesz, to może nie być najlepszy pomysł. Wcale mnie to nie obchodzi. Ryzykujemy. Udało się? Cóż, lizak może nie puścił, ale zabłysnął. Wygląda jak ozdoba. Co? Juliet, nie widzę żadnego rozwiązania. Pora na ciachanie! Moich włosów? Nie, nigdy! Wolę mieć lizaka na głowie! Ha? Tak myślisz? Wpadłem na świetny pomysł! Genialny! I voila! O, jest cudownie! Teraz wygląda, jakby tak miało być! Nie to, co ja! Dobrze, no chodź. Twoja kolejna poprawki. Natchnęło mnie. O nie! To mój przyjaciel! Muszę już iść! Pa! Pa, pa, Juliet! Chcę zobaczyć tego przyjaciela! Tak, chcę go poznać. Na pewno jest miły. Niech już przyjdzie! Hej, dziewczyny! Cicho tam! Nie martw się, Juliet! Będziemy prawie tak cicho, jak wsówka za komodą. Ciszej bądźcie, VIP Pets! Gdzie mój przyjaciel? Cześć, Juliet! Wreszcie się spotykamy! Jesteśmy twoimi fankami! Wszędzie cię obserwujemy! Może chcesz teraz pójść z nami do kina? To genialny pomysł! Będzie super fajnie! Chciałabym, ale umówiłam się dzisiaj z przyjacielem. Juliet? Czy to ty? Możesz mnie uwolnić? Założyły mi to i nie mogę zdjąć. Niczego nie widzę. To wasze dzieło? Widziałyśmy na Insta psiamie, że idziesz do kina i... Ale nie możecie oślepiać mi przyjaciela kukłami popcornu. Poszłaś sobie? Słabe. Juliet! Mówiłam! Przepraszamy, to był zły pomysł. No dziewczyny, umówimy się i wtedy opowiem o moich stylówkach, z których jestem najbardziej dumna. Dobrze? Dobrze! Tak, to wszystko bardzo miłe, ale komuś tu przyda się pomoc. Halo? Jest tam kto? Pomożecie? Halo? I love it best! Ja nie śpię. Znaczy już nie. Pilna wiadomość. Taylor chce się spotkać najszybciej, jak się da. Szybko! Ja nie śpię. Ty sama śpisz. Wezwałam was tu wszystkie, bo właśnie zgłosiłam nas do największego konkursu tanecznego w historii. Roztańczonych zwierzaków. No. Że jak? Nie interesuje mnie zbytnio taniec. Mnie też nie. Poważnie, mam 4 lewe łapki. Ale roztańczone zwierzaki to nie taki zwyczajny konkurs. Słuchajcie, to najważniejsze zawody taneczne na świecie. No tylko, że wiesz. My nie chcemy brać w nim udziału. Przy konkursach lubisz ciuteczek... rywalizować. I troszkę... musisz zawsze wygrywać. Dokładnie. I to bardzo męczące. Tak. I do tego strasznie stresujące. Wcale nie skupiam się na wygranej. Znaczy, czasami to tak, ale nie dzisiaj. Chcę się dobrze bawić z moimi przyjaciółkami. Nie musimy wcale wygrać. Proszę, proszę, proszę! Zgoda. 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 Cześć! Jesteśmy uroczymi zwierzaczkami z pasją do fryzur. Przyjaźnimy się i przeżywamy przygody.
roztańczone zwierzaki. Słuchaj, brachu, więc tak, gdy włosom twoim znowu życie jakoś brak, do fryzjera pędź. Tak, na mój znak, mamy żele, szczotki i grzebienie. U nas będzie ci jak w niebie. Czy jest sens pytać, co robisz? Rapuję. Mam plan, jak przyciągnąć klientów rapowaną reklamą. Rap jest passé. Lepiej zmontować filmik z fajną muzyką i zdjęciami naszego salonu. Mogę coś wymyślić. Nie, kotku. Mój styl wręcz powala, nastraja, wychwala i w pełni wypala. Tak, wypala mi uszy. A zatem każde z nas nagra reklamę, a najlepsza wygra. Tak, znakomicie. Brawo, idziemy w dobrym kierunku. Tylko tak dalej i wygrana nasza? Tego się obawiałam. Taylor, mówiłaś nam, że nie zależy ci na wygranej. Poza tym, ta muzyka mnie nie motywuje. A na domiar złego bardzo się męczymy. Tak, tak, to prawda, że najważniejsze to dobrze się bawić we wspólnym gronie. Ale możecie to zatańczyć od nowa? Tak bardzo podoba mi się, jak tańczycie. Tylko z małą zmianą. Juliet i Gwen, bardziej się zgrajcie. A Nila, więcej energii. Lady Gigi i Alexia musicie trochę nadgonić. Ale to nieważne. Trochę ćwiczonek i może dostaniemy brąz. Albo srebro. Grundrze na podium. To katastrofa! Znaczy, świetnie się bawimy. Gibiemy łapkami z przyjaciółkami. To pora na 5 minut przerwy. Ach, wreszcie. Koniec przerwy! Biegusiem, już, już! O, ale ciężko trenują. Fakt. Na pewno im się opłaci. Tak. Salon Fabia. Czysta magia. Piękny i szykowny, a do tego modny. A tutaj suszarki. Mycie i strzyżenie. Najlepsze farby i lakiery do włosów. Tak, lakiery i inne bajery. Z tobą to nic się nie da zrobić na poważnie. Nie ściemniaj. Potrzebny nam bezstronny sędzia. Kiara, kto się lepiej spisał? Tak, Kiara, powiedz, komu należy się tiara? Jeśli srebro zdobyć chcemy, jeszcze kawał przebiegniemy. Taylor, posłuchaj mnie, Taylor! O co chodzi? Ta muzyka mnie nie motywuje. Wcale nie umiem się przy niej skupić. Lewa, prawa... Tempo, dziewczyny! Nie ma czasu do stracenia! Raz, raz, raz! Uciekajmy, dziewczyny, póki nie patrzysz! Szybko! Dobrze, chyba ją zgubiłyśmy. Wreszcie znalazłam was! Dlaczego leniuchujecie? Czeka nas trening. Dalej, kochane, ja w was wierzę. To przestało być przyjemne. Może schowajmy się gdzieś, aż trochę zapomni o konkursie. Masz rację. Do domu Gwen, biegusiem. Dobry wieczór wszystkim. Fabio i Fabia przedstawiają nowy salon fryzjerski. Wujku, wyszło nie najgorzej. Tak, to ujęcie jest wręcz boskie. Wspólnie czynimy nasz piękny salon większym i zabawniejszym. Chyba znaleźliśmy najlepsze reklamowe rozwiązanie. Co na to powiesz, Kiaro? Tak! Uwielbiam się ścigać. Czad! Hej, myślałam, że dziewczyny są ze mną. Chyba zostałam tu sama. Może przesadziłam z ćwiczeniami? Możliwe. Chyba mój głód zwycięstwa wszystko popsuł. Muszę z nimi porozmawiać. Dłużej nie mogę. Ciszej. Dziewczyny, jesteście tam? Ja nadal mam w uszach jej wrzaski. To tak jak ja. Wszystkie je usłyszymy, bo tu przyszła. To ona, to ona. Hej, schowałyście się gdzieś tu? Nie, chyba nie ma was w domu. A przynajmniej na to by wyglądało. A szkoda, bo chciałam je przeprosić. Wiem, że bardzo mocno przesadziłam z tym całym wygrywaniem. Żądza wygranej mnie otumaniła i zapomniałam, że to przyjaźń jest dużo ważniejsza. Szkoda, że nie wiedzą, jak bardzo je kocham. Może później się spotkamy. A co, jak mi jednak nie wybaczyły? Będę bardzo samotną uczestniczką. Mamy konkurs do wygrania. Albo raczej do wzięcia w nim udziału. Jesteście! Przyjaźnimy się. Tylko ty na całym świecie tak bardzo w nas wierzysz. Idziemy na zawody wygrać nasze zasłużone drugie miejsce. W końcu jesteśmy VIP-pers. Brakuje nam już tylko jednego. Cześć, Fabio! Jesteśmy! Mam idealną stylówkę. Fabia, gotowa? Będziesz mi potrzebna. Gotowa!
dziewczyny świetnie tańczą! Są cudowne! Ale wam superancko idzie! Na pewno dzisiaj wygramy! Hejo! I love it best! Widziałyście już nowy filmik, który wrzuciłam? Jest absolutnym hitem! Spójrzcie! Serce, serce, gwiazdka, serce, serce! Masz tylu obserwujących, że chyba mogłabyś przywrócić brokatowe grzywki! No jasne, jestem Gigi Influencerka! Prawdziwa gwiazda internetu! Powinnam wypowiedzieć się na temat tych grzywek. Mogłabym sprawić, że znowu stałyby się modne. Trzymajcie się, koleżanki! Co? Komuś chyba woda sodowa uderzyła do głowy. Cześć! Jesteśmy uroczymi zwierzaczkami z pasją do fryzur. Przyjaźnimy się i przeżywamy przygody. Big Bad, Big Bad, baw się tak jak Big Bad. Nikt nie zatrzyma mocy tej przyjaźni. Ten głos to sztos! I love it best! Tu, Gigi! Tak, ten mój nowy post o brokatowych grzywkach trenduje! Wiadomość od przyjaciółek. Później im odpiszę. Praca influencerki to naprawdę pochłaniające zadanie. Uf. I właśnie tak robicie tę fryzurę, kochani widzowie. Widziałem ten tutorial już z milion razy i nadal nie mogę zrobić tej fryzury. Wychodzi mi jakieś byle upięcie. Tak się kończy moja kariera. Wujku, a może spróbujemy wspólnie? Nie! To od teraz moja osobista tragedia! Musimy zrobić coś, żeby wujek Fabio odzyskał swoją pewność siebie! Lady Gigi nie odpisała na nasze wiadomości, a do tego nie przyszła dziś na jogę. Widziałam ją rano na bulwarze, jak szła z grupą swoich fanów robiących zdjęcia! O? Dziewczyny, skupcie się na ćwiczeniach. Pora na pozycję kwiatu lotosu. Minęło kilka minut, a ona wrzuciła już opinię na temat wszystkiego, że też jej się chce. Lady Gigi przybyła! Lady Gigi! W takich warunkach w ogóle nie da się uczyć jogi. Przyszłaś! Stęskniłyśmy się za tobą. Nie odpisywałaś na nasze wiadomości i bałyśmy się, że zapomniałaś o dzisiejszej lekcji. Byłam zajęta korespondencją z fanami. Skoro jestem prowadzącą na tych zajęciach, zakazuję używania telefonów. Dobra. No, na czym stanęło? A, kwiat lotosu. Już, dziewczyny. Jedna odpowiedź. Nic się nie stanie. Lady Gigi! No już, Nila. Nic się nie stało. No wiem, ale nie powinnam była tak wybuchać na dzisiejszych zajęciach. A co jeśli teraz nasza przyjaźń się rozpadnie? Nila, nie ma szans, że tak się stanie. Przecież jesteśmy w Big Pets. Jestem dobrym fryzjerem? Bzdura. Jestem dobry? Wcale nie. Nędza! Nie tak to działa, wujku. Przypomnij mi, kto wynalazł odwrócone fale, co? I kto dostał nagrodę za najlepszy salon fryzjerski w Glam City? No kto? Kto? No kto? A ja tak dam radę! Nie spocznę, aż nie osiągnę perfekcji! Wujku, mogę ci pomóc, jeśli chcesz. Nie trzeba, moja droga. Do dzieła. Za mną, Kiara. Zaczynamy! Dobrze, może i byłam zbyt surowa, ale powinny były mnie zrozumieć. Bieda, słabo. Bez moich przyjaciółek to zaczyna już być nudne. Serce, serce, lody, udostępniam, różowa kupa. Wolałabym teraz mieć lekcję jogi. Każda jej opinia jest przemyślana. Uwielbiam jej posty. Tak się zezłościłam na tych zajęciach. A teraz tęsknię. Lady Gigi! Jeszcze o tutaj. I gotowe. Rozczochraniec a la Fabio. Teraz śmigając na motorze, nawet nie zauważysz nowych kołtunów. Wypróbujmy! Sorka, Fabio, ale muszę to powiedzieć. Twoja specjalna fryzura niestety jest specjalnie problematyczna. Wujku? Wujku? Dobrze się czujesz? O, Kiara, masz rację. To jakaś katastrofa. I wiesz co, Fabia?
Może Exclusive Event Style wymaga dwóch par rąk, aby wyszedł? Pomożesz wujaszkowi? No pewnie, masz to jak w banku! Tak strasznie tęsknię za przyjaciółkami. Są takie cudowne i nadal się dobrze bawią. A ja byłam dla nich tak strasznie oschła. Bycie influencerką nie ma znaczenia, jeśli nie mogę bawić się z tymi, których kocham. Muszę z nimi porozmawiać. Dziewczyny, chcę wam powiedzieć coś ważnego. Strasznie przepraszam. Kompletnie nic nie usprawiedliwia ignorowania was ani psucia zajęć z jogi Nili. Ja też cię przepraszam, Lady Gigi. Nie powinnam była tak do ciebie mówić. Już dobrze. Tęskniłyśmy. Kocham was, dziewczyny. My ciebie też. Czy myślicie o tym samym, co ja? Tak, totalnie. Tak strasznie mi brakowało jogi. A nam brakowało ciebie. I to się nazywa specjalna okazja. A kto chciałby wypróbować naszą nową fryzurę? Lady Gigi. Tak, Lady Gigi. Dostaniesz najlepszą dwuosobową fryzurę w całym Glam City. Zapodaj muzyczkę, Gwen. Exclusive Event Style. Rewelacja! Woof, woof. Nie masz zamiaru sprawdzić powiadomień? Nawet nie ma mowy. Spędzam czas z przyjaciółmi i absolutnie nic nie jest teraz dla mnie ważniejsze. No, wygląda na to, że twoje fanki też się czegoś nauczyły. Czym jest życie? Ino iluzją, wspomnieniem, ułudą. Wielkie czyny znaczą niewiele, gdy życie jest tylko snem, a sen... A sen jest marzeniem. Serio, super ci to wychodzi. Teatr to moje życie. Hej, zobacz! Casting do ról kocurów i kotek! To dla mnie ogromna szansa! Wiesz, granie kota to nie przelewki. Wiesz chociaż, co robić? Tak, od razu zacznę się wczuwać. Miau! Jak zachowują się kotki? Są czujne? Poruszają się z wielką gracją? Cierpliwością? A przede wszystkim... Moje psie instynkty mnie zdradziły! Muszę nad sobą panować, jeśli chcę dostać główną rolę kota! Powinnam się mocniej skupić! O! Miau! Miau! Chyba muszę więcej poćwiczyć. Która to godzina? Co tak śmierdzi? Cześć! Jesteśmy uroczymi zwierzaczkami z pasją do fryzur! Przyjaźnimy się i przeżywamy przygody! Zapach! To było przepyszne. Ale dziwnie pachniało, prawda? Może to jakiś nowy sos? Nie! Cały dzień coś tutaj cuchnie. Pewnie nie zauważyłaś, ale my koty mamy o wiele wrażliwsze nosy. Tak, tak, no jasne. Przez ten smród nie mogę wczuć się w rolę! Cześć, wujku! Co tak cuchnie? Rury się zatkały i za nic nie mogę ich naprawić. Nieważne, jak mocno je przepycham. Ale wujku, przez ten smród nikt nie będzie mógł wysiedzieć w salonie. Bez obaw, Fabia. Zaraz się to naprawi. Ale śmierdzi! Musimy znaleźć źródło tego zapachu i się go pozbyć. Ale jak? Zostaw to mnie! Z moimi kocimi ruchami raz, dwa rozwiążę zagadkę! Miau!
Ktoś zostawił hamburgera! A, ludzie to tacy bałaganiarze. Nie zauważyli śmietnika, czy jak? A może to ten hamburger tak cuchnie? Nie, to nie on. Był bardzo dobry. No co? Byłam głodna. Hej, ta twoja nowa spinka. Znalazłam nową poszlakę! Chodźcie! Zmęczyło mnie już to bieganie po okolicy. Dobiega stamtąd! Nie, niestety to tylko cichacz uciekinier. Kiara, to ty! Co? To ptasia kupa! To właśnie to tak śmierdzi? Znaczy... Miau! Miau! Mam dość! Ręce mi zaraz odpadną! Ale wspólnie nam się uda! Co to za maszkara? To pewnie włosy, które za każdym razem tam... Co? Codziennie wrzucasz włosy do odpływu? Ale wujku, włosy wyrzuca się do śmieci. A tak to marnujesz mnóstwo wody i jeszcze tworzysz potwory. Ale już po problemie. Olosie, podle przewrotny! Miau! Czemuś tak pokarał? Miau! Te niewinną kicie! Kiara, już dość użalania się nad sobą. Spokojnie. Wdech i wydech. Wpadłam na pomysł. To koniec mojej kociej kariery. Niczym pospolity dechowiec. Odrzucam. Łef, łef, łef. Teraz przynajmniej nie cuchniesz. Mam dzisiaj przesłuchanie i nie mogę się tak pokazać. To może pójdziemy do Fabia? Tak. Fuj, tu też coś strasznie cuchnie. Cześć, Kiara. Rury się zatkały. Kiara, coś ty zrobiła z włosami. Rano cię czesałem. Oj, Fabio. Mam przesłuchanie do ważnej roli w filmie, ale ptak nakupkał mi na głowę. I przyjaciółki chciały mi pomóc, ale przez to jestem cała mokra. A, nie bój nic. Mam dla ciebie idealną fryzurę. Na pewno zrobisz furorę na castingu. Normalnie kotka jak żywa. Damy opaskę z kocimi uszkami. Fashion cat style. Bardzo wam dziękuję. Nie ma sprawy, Kiara. I jeszcze chmurka z kocich perfum, żebyś jeszcze lepiej wczuła się w rolę. Super, miauk! Na przesłuchanie! Ale są nakręcone. Ho? Znów to samo? Marsz z tym do śmietnika, wujku! Oby mnie wybrali! Tak ciężko trenowałam z waszą pomocą! Dasz radę, Kiara! Poradzisz sobie! Tak, na stówę! Następna psina do roli głównej kotki, Kiara! Musisz złapać ptaka! Wybacz, ptaszku! Nic ci nie jest? Bardzo ładnie, Kiara! Masz tę rolę! Jej! Czadersko! Brawo! Dziękuję! I love it best! Ale świetne fryzury! Użyję ich jako wzorów do nowych obrazów. Zainspirujesz się nimi, czy może je skopiujesz? To Fabio! Te fryzury są lepsze niż Fabia! Aleksia, słyszałem to! Co słychać, Fabio? Fabia kończy szkołę i chce dać jej piękny prezent. Ale nie mam żadnego pomysłu. Może skarpetki, albo trąbkę, albo przebranie kurczaka. Nie, Fabio, nic z tych rzeczy. To musi być coś wyjątkowego, jak twoje nożyczki. Nożyczki? Ale mami, odkąd zacząłem przygodę w tym cudownym świecie fryzur? Ale Fabia kończy szkołę, musi dostać wspaniały prezent.
Muszę znaleźć inny prezent. Będę kończyć. Nie ma czasu do stracenia. Strój kurczaka jest na przecenie. Cześć! Jesteśmy uroczymi zwierzaczkami z pasją do fryzur. Przyjaźnimy się i przeżywamy przygody. Witbez, zawsze tak jak Witbez. Nikt nie zatrzyma mocy tej przyjaźni. Ten głos to sztos! I love Witbez! Zakończenie roku. Hej, my też powinnyśmy znaleźć prezent dla Fabii. Tak, świetny pomysł. Może tort? To jasne. Wiesz, akwareli nigdy za wiele, jak to mówią. Kupmy telefon. Ale przecież te prezenty byłyby idealne tylko dla was. Ale nie dla Fabii. Jak byście się czuły, dostając stylówkę, która bardziej pasuje komuś innemu niż wam? Masz rację. A tak właściwie to mam dzisiaj spotkać się z Fabią, żeby wypróbowała na mnie swoją najnowszą stylówkę. Wpadłam na pomysł! Jedna z nas pójdzie z Gwen i podczas gdy będzie miała robioną fryzurę, spróbuje dowiedzieć się, co Fabia chciałaby od nas dostać. A która z nas pójdzie? Losujmy i wygrana pójdzie. Nie, przegrana pójdzie! Nie, będzie jak to wygra! Dosyć! Gwen pójdzie z Lady Gigi. Już! A dlaczego Lady Gigi? Ponieważ nosi gwiazdki i jest piękna i nie wiem już. Ruchy. Cześć, Taylor. A co my mamy zrobić? Wy? Tak, my. Musicie znaleźć 1000 tych, kokardek. I to do końca dnia. Super. Zaczynamy, dziewczyny. Operacja prezent. Tak, a teraz graduation style. Dobra, to stylówkujemy. Gdzie go musiałam? Coś nie tak, Fabia? Nie, nic, Gwen, tylko że... No co jest? Co nam możesz powiedzieć? Muszę jeszcze przećwiczyć swoją mowę, wiesz, na zakończenie roku, ale nie mam czasu. A wiesz już, co chcesz powiedzieć? Chcę, żeby to było inspirujące. O tym, jak dobrze się nam razem uczyło w tym roku. A, tak, to brzmi świetnie. Ważne by było z serca. Graduation style. Jest piękna. Wprost cudowna. I taka modna. Wyglądasz naprawdę rewelacyjnie. Wspaniale, ale wiecie już, co chce Fabia? Chce więcej czasu. Jest naprawdę zarobiona. Tak! Okulary przeciwsłoneczne, naszyjnik z cukierków, długopis, który pisze po ciemku. Mówi Kiara! Cześć, Kiara, musimy pogadać! Chcesz się umówić na wizytę? Nie, chcę się z tobą spotkać! O, no dobrze, to do zobaczenia! Ciekawe, co takiego chce mi powiedzieć? Dobra, Fabio czeka na nas w salonie, żeby zrobić Fabii niespodziankę, a my wciąż nie mamy prezentu! Znajdźmy coś, co może przydać się Fabii na zakończeniu roku! Wygodne buty? Nie, modny kapelusik. Nie, nowiutkie dżinsy. Ładną koszulkę, ale nie taką po domowemu. A co ja wam mówiłam, dziewczyny? Najbardziej potrzeba jej wolnego czasu, by przygotować swoją mowę. Masz rację, Gwen. Odrobinkę nas poniosło. O, brakuje jeszcze torebusi. Mam tyle rzeczy do zrobienia, że nigdy nie zdążę przygotować mowy. I jestem wykończona. Tam jeszcze widzę włosy. Operacja zakończenie roku! Jedziemy! Dziewczyny! Niespodzianka! Moja siostrzenico! Co? Tak ciężko pracujesz, że zasłużyłaś na moje nożyczki, których używam od początku swojej kariery. Twoje nożyczki? Dla mnie? Dziękuję, wujku! To najlepszy możliwy prezent! A teraz idź przygotować mowę. My posprzątamy za ciebie salon. Dlaczego tu jesteśmy? Właśnie tak. Biegnij się przygotować. Dziękuję. To do dzieła. A?
przygotowałam jutrzejszą mowę! Świetnie! To teraz brakuje ci tylko jednego! Super stylówki! Graduation style! Czy była to bardzo ciężka praca? Tak! Ale z pomocą tych, których kocham, nic nie jest straszne. Dziękuję, naprawdę. Bez was i waszego wsparcia nigdy by mi się to nie udało. Udało się, udało! Zebrałyśmy 1000 kokardek! Są w różnych kolorach. Trzeba coś jeszcze? I czas na konfetti. To dla mnie? Ach, jest cudny! Dziękuję wam wszystkim! Rządzicie! Hip, hip, hurra!